cały, ludziom świat cały, oni ci szaty, oni ci szaty, nawet zabrali, nawet zabrali. Na dziesiąta Jezus siadł obnażony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, stajesz nago przed ludźmi, oddając swoją suknię, którą ci ofiarowała Twoja matka. Chcesz nam powiedzieć, że o wartości człowieka nie decyduje to, co posiada, tylko to, kim jest. Przypomina nam o tym Jan Paweł II, który zwracał się do młodzieży, mówił, jaką miarą mierzy człowieka. Czy miarą jego zdolności intelektualnych, miarą zdrowia, miarą pieniądza. Na wszystko mówił nie. Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia. A sumienie to inaczej serce w Biblii. Pan Jezu często się do wóz przywiązuje. Do pieniędzy, które zatawiają mi Ciebie. Są potrzebne w życiu, ale nie mogą być jedynym celem mojego życia. Do komputera, telewizora, jakichś innych słabości, hazardu, może innych przyjemności, które mi zasłaniają Ciebie. Jezu, pragnę być człowiekiem sumienia i kierować się wezwaniem Bożych przekazań. Proszę Cię, Jezu, by żadne materialne wartości nie zasłaniały mi Ciebie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.